Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy serialu Moda na sukces, to zapraszam do oglądania. Moda na sukces to amerykańska opera mydlana stworzona przez Lee Philip Bell i Williama Josepha Bella oraz emitowana na antenie CBS od 23 marca 1987 roku, zastępując inną operę mydlaną Capitol. Serial był emitowany w prawie 100 krajach, dzięki czemu został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. W 2008 roku serial oglądany był przez 26 milionów ludzi na całym świecie. Premiera serialu w Polsce odbyła się 5 września 1994 roku na antenie Telewizji Polskiej. Wiedzieliście, że polska stacja rozpoczęła nadawanie Mody na sukces dopiero od 216 epizodu? Jesienią 1986 roku stacja telewizyjna CBS ogłosiła, że z powodu niskiej oglądalności zostanie zdjęty z anteny serial Capitol. W tym samym czasie ogłoszono konkurs na nową operę mydlaną, która zapełnić miała zwalniane miejsce w ramówce telewizji CBS. Do tego konkursu zgłosili się m.in. William Joseph Bell i jego żona Lee Philip Bell ze swoją nową operą mydlaną pod roboczym tytułem Rax, która opowiadała o projektantach mody, choć w pierwszych założeniach miała być osadzona w środowisku prawniczym. Bellowie wcześniej, to jest w 1973, tworzyli inną operę mydlaną, The Young and the Restless, w Polsce bardziej znana pod tytułem Żar Młodości, która już od 13 lat nadawana była w telewizji CBS. CBS zainteresowała się nowym projektem Bellów, który ostatecznie zwyciężył, jednakże nakazano zmienić mu tytuł. Serial wszedł do emisji już z nowym tytułem The Bold and the Beautiful. Produkcja rozpoczęła się pod koniec 1986 roku, a premiera nastąpiła 23 marca 1987. Stała się bardzo popularna w ciągu pierwszych dni emisji oraz była wtedy fenomenem dla Amerykanów. Temat muzyczny Mody na sukces, High Upon This Love, został napisany przez Chucka Aloko i Davida Kurtza. Partia saksofonu była wykonywana przez Erika Marienthala. W 1998 w serialu gościnnie wystąpiła Dionne Warwick, która wykonała wersję wokalną utworu. Realizacja Mody na sukces opiera się na tradycyjnym i typowym dla opery mydlanej sposobie kręcenia scen w studiu z wykorzystaniem specjalnie stworzonej scenografii. Odpowiada ona głównie takim miejscom jak posiadłości i mieszkania bohaterów czy siedziba domu mody Forrester. Moda na sukces jest najdłużej emitowanym serialem w Polsce, przez co często jest obiektem żartów. W różnego typu programach i artykułach pojawiają się nawiązania do serialu. Piętnowane są cechy charakterystyczne dla opery mydlanej, takie jak wolna akcja i niski poziom aktorstwa, a tytuł wykorzystuje się w porównaniach jako synonim czegoś nudnego. Wśród wielu żartów na temat Chucka Norrisa można znaleźć także jeden na temat Mody na sukces. Tylko Chuck Norris wie, ile jest odcinków Mody na sukces. Opera mydlana skupia się na losach głównych postaci: Stephanie, Erika, Brooke, Ridge'a, Taylor oraz Thorna. Serial krytykowany jest jednak za mało rozwinięte wątki poboczne i zbytnie skupianie się na wąskiej grupie głównych postaci. W innych amerykańskich operach mydlanych rzadkością jest opowiadanie przez kilkanaście odcinków o tym samym wątku, co często zdarza się w Modzie na sukces. Krytyce poddawany jest też fakt zbyt szybkich zmian w fabule dotyczących związków postaci. Jednocześnie wielu znanych krytyków, m.in. Caroline Hansi, wielokrotnie wspomina o nagłych zatrzymaniach rozwoju akcji i niespodziewanych zakończeniach wątków. W serialu pojawiają się też często absurdalne wątki, które nie są możliwe w rzeczywistości. Często powracają postacie, które uważano za nieżyjące. Przykładem takiego surrealistycznego powrotu jest wątek Mercy Alexander, o której domniemano, że zginęła w wyniku eksplozji, a okazało się, że wybuch wyrzucił ją z samochodu i dzięki temu przeżyła.
kiedy w 1990 roku zmarła pierwsza żona Ridge'a, Caroline Spencer, William Bell chciał, aby w 1994 wróciła ze świata zmarłych. Odtwórczyni tej roli, Joanna Johnson, nie zgodziła się. Na ten sam pomysł padł Brad Bell, ale aktorka znów odmówiła. Zmiany w obsadzie są stałym elementem serialu. W 33-letniej historii mody na sukces wiele postaci było odgrywanych przez dwóch lub więcej aktorów, co często wywoływało sprzeciw odbiorców. Już w 1987 roku z obsady zniknęła Judith Baldwin, pierwsza odtwórczyni roli Beth Logan. Zastąpiła ją Nancy Barnett, a od 2008 do 2010 roku rolę Elizabeth grała Robin Riker. Kolejnym przykładem jest zmiana aktorki grającej postać Bridget Forrester, Jennifer Finnegan, na mniej znaną Emily Harrison. Zmiana ta nie była akceptowana przez widzów, więc błąd ten postanowiono naprawić. I rolę przejęła była gwiazda Żaru Młodości, Ashley Jones. W listopadzie 2002 roku serial opuściła jedna z głównych postaci, Hunter Tylo, wcielająca się od 1990 roku w rolę dr Taylor Hayes Forrester. Aktorka pojawiła się jednak gościnnie w lutym i w marcu 2004, a od maja 2005 powróciła do głównej obsady na stałe. We wrześniu 2012 roku obsadę opuścił Ron Moss, który od początku istnienia serialu wcielał się w postać Ridge'a Forrestera. W tym samym roku kolejna aktorka z oryginalnej obsady, Susan Flannery, odtwórczyni roli Stephanie Douglas Forrester, podjęła decyzję o odejściu z serialu. W lipcu 2013 z serialu ponownie odeszła Hunter Tylo. Powróciła gościnnie kilkakrotnie w 2014 i 2018 roku. Susan Flannery oraz Ron Moss należeli do czwórki aktorów oryginalnej obsady, grających w serialu od pierwszego odcinka. Obecnie z tej obsady pozostała jedynie dwójka aktorów, John McCook, czyli Eric, oraz Katherine Kelly Lang, czyli Brooke. Jedynie postacie Susan oraz Johna nigdy nie zostały zastąpione przez innych aktorów. W serialu można również odnieść wrażenie, że dzieci starzeją się szybciej od swoich rodziców, ponieważ aktorzy dziecięcy po upływie pewnego czasu są zastępowani innymi, starszymi. Dorośli aktorzy zasadniczo się nie zmieniają. Zjawisko to jest nazywane SORAS. Oglądając serial można odnieść wrażenie, że czas płynie szybciej niż w rzeczywistości. Jednym z pierwszych takich przykładów jest postać Mary Warwick, która w serialu urodziła się w 1997, a w 2002 została obsadzona dorosłą aktorką, Courtney Draper. Innym przykładem jest postać Hope Logan, która w serialu urodziła się w 2002 roku, a od 2010 do 2016 była odgrywana przez pełnoletnią aktorkę. Jak wspomniałem wcześniej, Bellowie, twórcy serialu Moda na sukces w 1973, stworzyli serial The Young and the Restless, w Polsce znany jako Żar Młodości. Dość częstym zjawiskiem jest pojawianie się tych samych postaci w obu serialach. Skrzyżowania akcji obu seriali okazały się udane i przysporzyły modzie na sukces ponad milion widzów. Początkowo rolę Stephanie Douglas Forrester miała grać Susan Seaford. Zrezygnowała z niej jednak w ostatniej chwili. Rolę Jacqueline miała zagrać Linda Gray, ale nie zgodziła się na podpisanie 3-letniego kontraktu. Angaż ostatecznie otrzymała Leslie Ann Down. Weronika Rossati otrzymała propozycję angażu, ale jej nie przyjęła. W 2010 roku Brooke Logan Forrester i Taylor Hayes walczą ze sobą w stawie pełnym lilii. Ta scena jest inspirowana bójką, którą stoczyły Alexis Carrington Colby i Crystal Jennings Dynastii w odcinku The Treat. John McCook, odtwórca roli Eryka, który gra ojca Ridge'a, w tej roli wówczas Ron Moss, w prawdziwym życiu jest tylko 7 lat od niego starszy. McCook musiał farbować włosy na szaro, aby wyglądać od niego starzej. Rick i Bridget, grające malutkie dzieci Katherine Kelly Lang, odtwórczyli roli Brooke, są jej dziećmi w rzeczywistości. Kochani, dzisiaj odcinek troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!
Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem jeszcze raz do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.